Drogi to wizytówki każdej gminy. Stoimy właśnie przy nowo wyremontowanej ulicy Sportowej w Kamieńsku. Co dokładnie zostało zrobione podczas tej inwestycji? Panie redaktorze, drogi to wizytówka, ale to jest też najważniejszy chyba element, na którym zależy mieszkańcom i na którym zależy władzom samorządowym. Mamy tutaj odremontowaną, przebudowaną ulicę Sportową i duży fragment tutaj od cmentarza nowo wybudowanej ulicy. Zrobiony jest też ciąg kanalizacji deszczowej, której tu w tym obszarze nie było. I ostatnio żeśmy oddali do użytku oświetlenie na tym fragmencie nowo wybudowanej drogi. Także całościowo jest tutaj ta droga wyremontowana, przebudowana, dołożony kawałek spory. Przypomnę, że to jest kwota 1 800 000 zł inwestycja, że to jest duże dofinansowanie, mamy 50% dofinansowania z dróg krajowych tutaj do tej drogi. No i jest to dla nas bardzo ważny element tutaj w Kamieńsku, jeżeli chodzi o drogi, bo łączy drogę krajową 91 z drogą powiatową. Także do tej pory, jeżeli ktoś przejeżdżał z tej drogi z drogi krajowej na drogę powiatową, najczęściej musiał to robić poprzez osiedle bądź przez samo centrum Kamieńska. Teraz można sobie to skrócić, tutaj przejechać. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa, bo przy tej drodze jest szkoła, jest stadion, jest cmentarz, czyli tu jest spory ruch. Bardzo mnie też cieszą nowe rozwiązania, które żeśmy tutaj zastosowali. Są to przejścia dla pieszych wyniesione, które jakby wymuszają zwolnienie kierowców, którzy tutaj się poruszają, zwłaszcza zabezpieczenie tego ruchu przy szkole i przy stadionie, bo no to okresowo tam tych dzieci przebywa sporo. Dlatego takie rozwiązania no, zwiększają bezpieczeństwo. Jak widzimy, inwestycja robi wrażenie i swoją ceną, tyle ile ona kosztowała i tym jak została wykonana. W takim razie, czy są jeszcze jakieś inne inwestycje drogowe w planach gminy? Oczywiście gmina cały czas przebudowuje drogi, robi nowe nakładki bądź buduje nowe drogi, jak tutaj na tym fragmencie widzimy. Mamy jeszcze kilka takich dróg w Kamieńsku, które są albo do wybudowania na nowych osiedlach, albo do kompletnego przebudowy niektórych ulic, bo no te drogi zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu, one są naprawiane. Niestety stan chodników i stan asfaltu już jest troszkę odbiegający, chociażby od tego standardu, który tutaj jest. I myślę, że ta część tych ulic będzie przebudowywana. Planujemy złożyć w Nowym Ładzie, który w tej chwili zrobiliśmy wniosek właśnie na kilka dróg, które chcemy przebudować. Z tego co pamiętam, jest to kwota ponad 5 milionów złotych, które chcielibyśmy tutaj dostać do finansowania. Między innymi mogę powiedzieć, że to jest to ulica Kościuszki, gdzie mieszkańcy już od jakiegoś czasu mówią, że no inne ulice są bardzo ładne w Kamieńsku, natomiast Kościuszki tylko na fragmencie była odnowiona, natomiast dalej ten kawałek drogi w kierunku trasy szybkiego ruchu no, odbiega standardem i myślę, że tutaj, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to w przyszłym roku tą drogę byśmy przebudowywali, jak i też kilka pomniejszych dróg, zwłaszcza dróg na nowych osiedlach.